Cześć, nazywam się Monika Mutke i dzisiaj opowiem Ci, po co właściwie potrzebne jest Ci USG w gabinecie kosmetologa. Dzisiaj przedstawię Ci takie małe, fajne urządzonko, które nadaje się typowo pod diagnostykę dermatologiczną i kosmetologiczną. W nowoczesnej dermatologii i kosmetologii wykorzystujemy takie małe, bezprzewodowe urządzenia, które możemy zesparować z naszym smartfonem, tabletem albo komputerem i dzięki temu w prosty sposób możemy zdiagnozować jakieś problemy związane na przykład z powikłaniami po zabiegach kosmetologii, dermatologii estetycznej, czyli na przykład zierniniaki, na przykład grudki, które są spowodowane takim zastojem kwasu hialuronowego i które należy rozbić. Dzięki temu jesteśmy w stanie też bardzo precyzyjnie wykonać zabieg wypełniania, dzięki temu, że jesteśmy w stanie sobie na żywo zobrazować, gdzie dokładnie podajemy dany preparat. Takie urządzenie gwarantuje nam płynną pracę, łatwą pracę, bo jest lekkie i proste w obsłudze. Nie musimy wyposażać gabinetu w takie duże jednostki, które ważą około 100 kg i kosztują około 100 tysięcy. Takie urządzenie to jest koszt około 20 tysięcy złotych. I możemy bardzo długo korzystać z takiego urządzenia, bo żywotność takiego ultrasonografu to jest około 10 lat. Po 10 latach takie urządzenie powinno przyjść z serwis u producenta. Dzięki takiej ultrasonografii, i to jest akurat ultrasonografia liniowa, taką wykorzystujemy w dermatologii i kosmetologii, i tutaj mamy częstotliwość od 10 do 20 MHz, chociaż zdarzają się też urządzenia, natomiast niekoniecznie takie mobilne, które wykorzystują częstotliwość do 100 MHz. Tam mamy już naprawdę bardzo, bardzo dużą precyzję i możemy tak naprawdę obrazować już sam naskórek. Ale taka ultrasonografia wystarcza nam w zupełności do diagnostyki podstawowej, kosmetologicznej. I dzięki temu możemy zobrazować skórę, możemy zobrazować tkankę podskórną, możemy zobrazować tkankę mięśniową i w niektórych przypadkach, w zależności od grubości tkanek, możemy zobrazować też tkankę kostną, czyli sprawdzić, czy jakiś preparat na przykład nie zalega nam na okostnej, nie tworzą się tam nam jakieś zgrubnienia, zwapnienia i czy wszystko przebiega w najlepszym porządku. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób możemy zobrazować skórę i w jaki sposób to wygląda, w jaki sposób wygląda to praktycznie. Ja nałożę teraz żel do USG, który będzie mi zapewniał odpowiedni przepływ fali ultradźwiękowej i dzięki temu w łatwy sposób będę mogła po prostu zobrazować tkanki. W prosty sposób możemy sobie zobrazować na przykład złogi kwasu hialuronowego, które znajdują się właśnie tutaj w okolicy kości jarzmowej. Bardzo często to są takie okolice, które wymagają naszej interwencji. Bardzo ważne też jest, żeby zdiagnozować sobie, gdzie dokładnie na przykład znajduje się naczynie w okolicy Doliny Łez. Przy wypełnianiu Doliny Łez jest to szalenie ważne, żeby wiedzieć, w którym miejscu się znajduje dane naczynie, żeby nie wykonać okluzji naczynia, czyli żeby nie zatkać światła naczynia i żeby w efekcie nie doprowadziło to do martwicy. Bardzo fajną funkcją w takim podręcznym ultrasonografie jest też funkcja Dopplera, czyli możemy zdiagnozować sobie, w którym miejscu dokładnie występuje naczynie i dzięki tej funkcji Dopplera mamy to naczynie podświetlone na różne kolory, czyli kolor czerwony i kolor niebieski, który obrazuje nam właśnie, w jaki sposób to naczynie pracuje i gdzie ta krew nam będzie przepływać. Możemy sobie też zdiagnozować akurat tutaj, w tym miejscu, na kości jarzmowej, gdzie mamy kość. Dokładnie widzimy tutaj na obrazie taką linię jaśniejszą, oddzielającą nam tkankę mięśniową od tkanki kostnej i jesteśmy w stanie określić sobie precyzyjnie, gdzie występuje kość, w jaki sposób i w jakim miejscu podanie będzie podaniem na okostną. Widzimy też tutaj właśnie naczynia tętniące, dzięki czemu jesteśmy w stanie bezpiecznie wykonać zabieg na przykład wolumetrii albo wypełnienia Doliny Łez. Dzięki takiemu urządzeniu możecie też sobie u siebie już w smartfonie po zamrożeniu zdjęcia, czyli zrobieniu zdjęcia
danego obrazu ultrasonografii zmierzyć na przykład grubość tkanki. I tutaj widzicie, że w prosty sposób wybierając z menu daną funkcję jestem w stanie przeciągnąć sobie moją miarkę i dzięki temu wiem, że tutaj u mojej klientki długość tkanek, czyli grubość tkanek, czyli tkanki skórnej, podskórnej, mięśniowej do tkanki kostnej wynosi 3,86 mm. Więc podając preparat na grubość 4 mm, już tak naprawdę tutaj w tym obszarze będziemy na kostnej. Dzięki temu wiemy precyzyjnie, gdzie podać preparat, jak wygląda to osobniczo, bo osobniczo taka grubość tkankowa się zmienia, bo zmienia się na przykład grubość tkanki podskórnej i dzięki temu każdy zabieg jest indywidualny i powinien być oceniany indywidualnie. Widzicie, że ultrasonografia dzięki takiemu urządzeniu jest bardzo prosta i bardzo przydatna. Dzięki temu możecie faktycznie zobrazować sobie, jak wygląda skóra, jak wygląda tkanka podskórna i gdzie znajdują się naczynia krwionośne, które chcemy ominąć. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego filmu, jak wygląda taki przenośny ultrasonograf, jak wygląda takie badanie, dlaczego w gabinecie kosmetologa takie badanie jest bardzo ważne i w jaki sposób wykonać taką bardzo prostą ultrasonografię. Dzięki za oglądanie i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.